Cześć, omówimy pierwszą fazę drugiej tury. Zacznę od Danii. Dania wpływa od Izabel Segunda tutaj na sektor 69L. Nie będę podawał tutaj wartości dokładnych, sami przeczytacie, będzie szybciej. Tutaj druga flota wpływa do sektoru 36L. I jeszcze jeden statek wpływa do St. Martin. Kolejne będą mówione Prusy. Prusy desentują się na Virgin Gorda. Potem jest sytuacja Portugalii. Portugalia wpływa do sektora 204L i napotyka flotę hiszpańską garnizonu Nevis. W tym samym czasie flota z armią wpływa do sektora 220L. Normalnie bym tego nie rozpisywał, bo tutaj nie ma floty portugalskiej, ale jako, że tutaj, że tak powiem, jest własność Portugalii, ona widzi, co przepływa przez jej sektor, ta flota się płynie dalej, austriacka, także tylko zaznaczam taką sytuację. Tutaj w podobnych jeszcze mamy obecność statku tureckiego w Grenadzie oraz statku rosyjskiego w Grenadines. Dobrze. I ostatnia rzecz w pierwszej fazie. Będzie atak od lądu na zachodnią Guadalupę Szwecji. Po pokonaniu tutaj tego garnizonu Szwecja przejmie wyspę, ale ta flota odpłynie do najbliższego, najbliższej wyspy, czyli La Desirade. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiale. Odnośnie do wartości bitew, przed garnizonów tych, to będę podawał, jak się będziemy umawiać na bitwę. Zainstalowałem sobie na tym lapku, mam nadzieję, że pójdzie na minimalnych. Dobra, to na razie. Tyle.